tym roku mieliśmy już premiery paru gier, które wykorzystują system dialogów jako główny system służący przekazywaniu historii. Z jednej strony mamy Mass Effect Andromeda, który kontynuuje format z poprzednich części serii. Z drugiej strony mamy Horizon Zero Dawn, czyli grę, która zdecydowanie nie jest aż tak rozbudowana pod względem dialogów, ale i tak twórcy zdecydowali się wprowadzić system wyborów w rozmowach. Przyjrzyjmy się więc obu tym grom oraz starszym tytułom, które wykorzystują tego typu system do opowiadania historii i zastanówmy się po co, jak, co można zrobić lepiej, co gorzej i generalnie jak działają dialogi w grach wideo. Zacznijmy od pytania numer 1. Po co? Wiadomo, że rozmowy jako takie i po prostu sceny dialogowe są oczywistym sposobem na opowiadanie historii, ale skupmy się na wyborach. Można by się zastanawiać, dlaczego w takiej grze jak Horizon Zero Dawn pojawiły się w ogóle wybory, skoro nie jest to aż tak rozbudowana narracyjnie produkcja, która pozwala nam stworzyć własną postać, która pozwala nam podejmować jakieś decyzje, które później mają konsekwencje itd., itd. Wiemy jednak z doświadczenia, a szczególnie z produkcji takich jak te od studia Telltale, że wybory, które nie mają żadnych specjalnych konsekwencji, też potrafią wzbudzać w graczu jakieś emocje albo po prostu skłaniać go do przemyśleń. W momencie, w którym musi się zdecydować na jedną z opcji, no to wypadałoby się najpierw zastanowić, która jest dla niego prawidłowa. Ale oczywiście sam wybór to nie wszystko. Musi być on odpowiednio skonstruowany, musi się pojawiać w odpowiednim momencie i pytać nas o odpowiednie rzeczy. Dla mnie powód, dla którego system dialogów w takim Horizon jest niespecjalnie efektywny, to to, że wybory są po prostu nie w tych miejscach. Przykładowo, kiedy robimy jednego z questów pobocznych i okazuje się, że grupa wygnańców okrada mieszkańców wioski z zasobów, to sytuacja automatycznie klaruje się tak, że jeśli graliście w jakieś inne gry RPG, spodziewacie się w tym momencie jakiegoś wyboru. Czy wygnańcy są pokrzywdzeni i damy im te zasoby, czy zabierzemy im je siłą i oddamy do wioski. Ale w tej sytuacji bohaterka sama decyduje, że po prostu rozdzieli wszystko pół na pół. Tak więc w sytuacji, w której moglibyśmy się faktycznie zastanowić nad naszym podejściem do sprawy, nie dostajemy możliwości wyboru, z kolei w sytuacjach dość błahych, kiedy możemy zdecydować o tym, czy nasza bohaterka zareaguje emocjonalnie, czy potraktuje sprawę bardziej w sposób rozsądny, dostajemy możliwość wyboru, ale on niewiele zmienia. Nie czuję też jednak, żeby miały one jakikolwiek wpływ emocjonalny na gracza. Możemy ubarwić dialog w jeden albo w drugi sposób, ale w gruncie rzeczy oprócz tego nic nie wyrażamy naszym wyborem. Weźmy jednak pod uwagę, że w tej grze sterujemy konkretną główną bohaterką, więc wiadomo, że twórcy nie chcą dawać nam zbyt szerokiego spektrum decyzji, żeby żaden z wyborów nie wychodził poza ich własną wizję tej postaci. Można się w takim razie zastanowić nad inną funkcją tych dialogów. Brzmi to jak swojego rodzaju zabezpieczenie dla scenarzystów. Jeśli nie są w każdej sytuacji pewni, co powinna powiedzieć główna bohaterka, żeby najlepiej to do niej pasowało, to zawsze mogą nam dać małe wybory, które pozwolą nam lekko skorygować kurs i naprowadzić postać w kierunku takiego charakteru, jaki chcielibyśmy, żeby miała. Ale jak już jesteśmy przy charakterze, Mass Effect Andromeda. Jeżeli mamy do czynienia z grą RPG, a szczególnie taką, w której robimy naszą własną postać, to jak dla mnie są tylko trzy sposoby na to, jak skonstruować dialog. Pierwsza to oczywiście wybór. Najsensowniejsze rozwiązanie w tego typu produkcjach to pozwolić graczowi na wybranie opcji dialogowej i jeżeli zwrócicie uwagę na takie tytuły jak na przykład Dragon Age Origins, to okazuje się, że tam przecież 100% kwestii, które są mówione przez naszą postać, są też wybierane przez nas. Główny bohater nie ma żadnego głosu i twórcy też nie napisali żadnej kwestii, którą wypowiadałby on bez naszej woli. Jeśli jednak postać ma już coś powiedzieć bez naszej własnej decyzji, to zostają dwa rozwiązania. Pierwsze, mówi coś totalnie neutralnego. W taki sposób zapamiętałem trylogię Mass Effect. Kiedy nie podejmowaliśmy żadnej decyzji, to Shepard był lub była raczej postacią dość neutralną, wypowiadająca tylko kwestie, które mają poruszyć fabułę do przodu. Z kolei wszelkie momenty związane z charakterem, czy na przykład wierzeniami naszego bohatera, były zostawiane graczowi. Ostatni rodzaj sytuacji to taka, w której postać mówi coś, co jest mocno nacechowane, ale okoliczności są takie, że jest bardzo duża szansa, że gracz sam się z tym zgodzi. Tutaj dochodzimy w końcu do Mass Effect Andromeda, czyli gry, która nie patyczkuje się pod tym względem i Ryder, w którego się wcielamy, ale którego z drugiej strony sami robimy, ma swój charakter, a nawet mówi o tym, jaki ma charakter. W innej sytuacji bohater zaczyna trochę panikować, co w moim przypadku było na przykład zupełnie niezgodne z wizją postaci raczej stonowanej. Could be worse. How? Habitat 7's a bust. We might have started a war with the first aliens we met, and our Pathfinder's dead. This better be rock bottom. Możemy oczywiście założyć, że scenarzyści chcieli stworzyć konkretną postać o określonym wieku, określonej roli,
roli, którą odgrywa w tym świecie, no ale z drugiej strony to wciąż jest gra, w której tworzymy naszego bohatera. Tutaj pozostają te dwa rozwiązania, o których mówiłem. Albo scenariusz jest bardziej neutralny, albo jeśli twórcy chcą stworzyć konkretną postać Błokosa, który dopiero zbiera doświadczenie, i to jest zrozumiałe, to muszą bardziej się postarać, żeby okoliczności tych sytuacji sprzyjały temu, co sam gracz czuje w danym momencie. Jeśli bohater ma panikować, to stwórzmy taką sytuację, w której gracz sam czuje, że chyba by trochę spanikował. Mamy więc kwestię scenariusza, tego jak dialogi są napisane, jakie wybory dostajemy i o ile to jest bardzo ważne, to druga część tego wszystkiego to forma, w jaki system te rozmowy są ubrane. Andromeda wprowadza więc coś takiego jak ton wypowiedzi, to znaczy wszystkie kwestie, które możemy wybrać, mają jakiś określony charakter. Mamy luźne zaczepki, ton profesjonalny, logiczny oraz emocjonalny. Według mnie to jest dobry trop pod tym względem, że w rzeczywistości zawsze kiedy chcemy coś powiedzieć, to generalnie wiemy jakie mamy intencje, czy chcemy flirtować, czy chcemy być sarkastycznym, czy chcemy kogoś obrazić, czy na przykład wyrazić empatię. Problem polega na tym, że według mnie ten system nie trafia w sedno. Wszystko rozbija się o intencjonalność. Tak jak powiedziałem, wiemy kiedy chcemy kogoś obrazić albo wyrazić empatię, ale czy wiemy kiedy to co powiemy będzie brzmiało profesjonalnie albo rozsądnie? Okej, wiem, że czasami chcemy brzmieć jak ktoś albo komuś zaimponować czy coś takiego, ale zazwyczaj nie mamy świadomości tego, jak to, co powiemy, zostanie odebrane. Te kategorie, które dostajemy, nie są tym, co nasza postać czuje i co nasza postać chce przekazać, tylko tym, w jaki rodzaj charakteru to, co powiemy, zostanie wpisane. Twórcy Andromedy chwalili się, że uciekają od schematu Paragon i Renegade, wypowiedzi dobrych i złych z poprzednich części serii, ale tak naprawdę uciekli z jednego schematu w drugi schemat, wypowiedzi luźnych, profesjonalnych i tak dalej. Problem polega na tym, że znów pojawia się ryzyko chęci gracza do wpisania się w jakąś z tych kategorii. Na przykład wymyślam sobie, że tworzę postać profesjonalną, a więc w większości przypadków wybieram opcje profesjonalne. I na pewno nie pomaga tutaj fakt, że w dzienniku bierze się pod uwagę to, jakie opcje zazwyczaj wybieramy. Oczywiście, co Andromeda robi dobrze, to nie blokuje nam żadnych kwestii w zależności od tego, jakie kwestie wybieraliśmy wcześniej, więc gracz może mieć świadomość i spokój w tym, że niezależnie od tego, jaki charakter będzie wybierał najczęściej, to nie zablokuje mu to żadnej zawartości, którą być może chciałby zobaczyć. Wydaje mi się, że takie szufladkowanie kwestii dialogowych nie ma żadnego sensu i charakteryzowałbym raczej tylko te, które są najbardziej skrajne, na przykład kwestia agresywna czy sarkastyczna. Wtedy zarówno gracz, jak i postać wie, jaką emocję chce wyrazić i to jest wszystko jak najbardziej w porządku. Z kolei w momencie, w którym każda kwestia dialogowa jest scharakteryzowana jako profesjonalna lub emocjonalna, to nie ma to nic wspólnego z tym, co gracz chce wyrazić, a jest tylko upraszczaniem tego systemu i zakładaniem, że gracz może mieć tylko jeden z czterech dostępnych charakterów. Oczywiście ostatecznie tak nie jest i gracz może wybierać czasami takie opcje, czasami inne i nie blokuje mu to żadnej zawartości. Poza tym główne wybory, które rozdzielają się w jedną albo w drugą stronę, nie są charakteryzowane jako dobre lub złe, więc jeśli chodzi o system dialogów, to Andromeda i tak jest krokiem w przód w stosunku do poprzednich części. Wciąż jednak uważam, że tego typu szufladkowanie i ograniczanie się do konkretnych czterech charakterów w każdej kwestii dialogowej nie jest dobre, nawet z perspektywy scenarzystów. Jeśli wiesz, że każda linia, którą napiszesz, musi pasować do jednego z czterech rodzajów charakteru, to nie wiem, czy prowadzi to do fajnego scenariusza. Skoro już jesteśmy przy systemach, to zastanówmy się, jak można by urozmaicić dialogi w grach. Poprzednie odsłony Mass Effect robiły coś takiego, że niektóre opcje były odblokowywane tylko wtedy, kiedy mieliśmy odpowiednią ilość punktów perswazji lub kiedy po prostu szliśmy głęboko daną ścieżką. Jeśli byliśmy ogólnie złym człowiekiem, to wtedy odblokowywało nam się więcej złych opcji. Jakby się na tym zastanowić, to miało to jakiś sens. To znaczy, o ile nie pochwalam kategoryzowania wyborów jako złych lub dobrych, bo czasami spłyca to moralność danej sceny, to sam fakt, że gra rozpoznaje w naszym bohaterze postać złą lub dobrą i na tej podstawie odblokowuje mu opcje skrajnie złe lub skrajnie dobre, wydaje się to mieć jakiś sens. Jeśli spojrzymy na taką grę jak na przykład Pillars of Eternity, to tam oczywiście bardzo dużo dialogów zależy od tego, jakie mamy statystyki. Czyli na przykład jeśli jesteśmy postacią spostrzegawczą, to odblokowują nam się opcje, które może wybrać tylko postać spostrzegawcza, co
co oczywiście też fabularnie ma sens. Problemem jest tutaj forma i to, że statystyki związane z rozmowami pokrywają się ze statystykami związanymi z walką, w związku z czym twórcy potrzebują jasnego systemu matematycznego i ubierają te wszystkie statystyki w jakieś liczby. Teraz, jeśli chcesz stworzyć postać, która jest inteligentna i spostrzegawcza, to ile punktów musisz jej dać? Czy jeśli dasz jej 19, a nagle się okaże, że opcja dialogowa wymaga 20, to popełniłeś błąd? Tutaj wydaje mi się, że dialogi potrzebują bardziej organicznego systemu, czyli takiego, w którym na przykład wybierasz 2 lub 3 stopnie danej cechy, czy twoja postać jest bardzo inteligentna, przeciętnie, czy mało, coś w tym stylu. Chodzi o to, żebyś już na początku wiedział, jak możesz scharakteryzować swoją postać i żeby tego typu matematyczne niespodzianki nie psuły ci zabawy. Inną opcją jest udostępnianie kwestii bazując na tym, co możesz zrobić w grze. To kojarzy się przede wszystkim z wiedzą, czyli zależnie od tego, jaką wiedzę pozyskałeś ty jako postać lub ty jako gracz, to możesz wykorzystać ją w rozmowie z kimś. Poniekąd w taki sposób działa L.A. Noire, to znaczy to, o co właściwie możemy zapytać daną postać, zależy od tego, co zobaczyliśmy i czego dowiedzieliśmy się o świecie. Bardzo ciekawie robi to Deus Ex Bunt Ludzkości, który jednocześnie pokazuje inną ważną rzecz, to znaczy powodzenie dialogu zależy w dużej mierze od tego, z kim rozmawiamy i co wiemy o tej postaci. Rozmowa zamienia się więc w pewnego rodzaju grę, zupełnie jak w rzeczywistości, szczególnie kiedy rozmową chcemy coś osiągnąć. Musimy reagować w odpowiednim momencie, poruszać odpowiednie tematy i wykorzystywać osobowość postaci, z którą rozmawiamy. Inną kwestią są w ogóle tematy, które poruszamy. Zauważcie, że w wielu RPG-ach dialogi opierają się na tym, że chcemy wyklikać wszystkie tematy i jedyny wybór polega na tym, czy faktycznie chcemy o wszystkim słyszeć, czy nie. A zazwyczaj chcemy. Z tego też można zrobić osobny system, chociażby dając graczowi do zrozumienia, że w niektórych sytuacjach poruszanie jakiegoś tematu nie jest najlepszym pomysłem. Są tutaj różne mniejsze przykłady, takie jak na przykład Krasnolud z Wiedźmina 1, którego możemy sprowokować, pytając go o komanda Skojatel i wtedy on nie chce z nami rozmawiać. To akurat nie jest zbyt dobre jako system, bardziej służy jako niespodzianka, dlatego że ogólnie w tej grze raczej na takie sytuacje nie trafiamy, więc nie mamy prawa się spodziewać tego, że wyklikiwanie wszystkich tematów nie jest dobre. Wystarczy jednak spojrzeć na taką grę jak Fahrenheit, która właściwie całkowicie opiera swoje dialogi na tym, jakie tematy poruszamy. W tej grze akurat działa to różnie. Czasami faktycznie możemy wybrać kilka tematów, a czasami musimy zdecydować się na jeden z wielu i wtedy dialog nieodwracalnie porusza się do przodu. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że ta gra promuje inny rodzaj myślenia, to znaczy musimy się zastanowić faktycznie nad tym, o co warto jest zapytać albo o czym warto jest powiedzieć w danej sytuacji, a o czym lepiej nie mówić, bo może się to źle skończyć. W związku z tym gra robi też inną ciekawą rzecz, to znaczy udaje jej się uchwycić wszystkie poruszane tematy w jednym słowie i mimo tego nie pozostawić żadnych wątpliwości odnośnie wypowiadanej kwestii. W podobnej kategorii jest system dialogów z Alpha Protocol, w którym też używane są pojedyncze słowa, ale czasami określają one jakieś emocje, a czasami konkretny temat. Tego typu systemy potrafią mieć taką zaletę, że są bardziej naturalne, bardziej płyną. Jesteśmy w stanie naturalnie określić, co chcemy w danym momencie powiedzieć, dlatego że nie musimy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób nasza postać to powie. Bardziej chodzi ogólnie o to, w jakim kierunku chcemy poprowadzić daną rozmowę, o czym chcemy wspomnieć. Myślę, że do tego typu naturalności można by dołożyć parę innych elementów, na przykład nacisk na to, w jakim momencie coś mówimy, żeby gracz miał świadomość, że czasami jakiś temat lepiej jest zostawić na później i bardziej strategicznym podejściem do rozmowy będzie poruszenie tego tematu w odpowiednim momencie. Myślę też, że koncentracja na naszych rozmówcach ma bardzo duże znaczenie. Jeśli gracz jest świadomy, że do każdej postaci musi podejść trochę inaczej, musi ważyć swoje tematy, ale też swój ton wypowiedzi, żeby na przykład kogoś nie urazić, to wtedy ten system może się stać bardziej złożony, jednocześnie zachowując swoją prostotę. Na pewno jest jeszcze wiele ciekawych sposobów na urozmaicenie systemów dialogowych w grach, ale nawet jeśli trzymamy się tych najbardziej podstawowych, które widzimy w grach dzisiaj, czyli kół dialogowych czy tego typu rozwiązań, to najważniejsze będzie przestrzegać te kilka podstawowych zasad. Chodzi oczywiście o to, o czym wspominaliśmy na samym początku, czyli odpowiednie podejście do scenariusza oraz do decyzji, które gracz może podjąć. Osobiście jestem pewien, że systemy dialogowe jeszcze mocno wyewoluują w przyszłości i jeżeli coś ma się przyjąć, to te najbardziej naturalne i emocjonalne rzeczy, te systemy, które pozwalają nam najbardziej wyrazić siebie i są najbardziej proste w użyciu. Zobaczymy jednak, kiedy to się wydarzy. W międzyczasie piszcie, jakie wam systemy najbardziej przypadły do gustu, jakie rozmowy i w jakiej grze podobały wam się najbardziej i być może jakie macie pomysły na to, co można by z tym zrobić w przyszłości, jak można by usprawnić ten system w grach wideo. Dziękuję wam bardzo za uwagę i trzymajcie się.